Jak zauważyliście, odkąd wróciliśmy z obozu, mieliśmy bardzo ciekawe tematy, które w pewnym sensie nie były konsultowane, ale zrobiła nam się taka seria, którą można by było nazwać Dojrzewamy. Dojrzewamy. Dlaczego tak się dzieje, że tak nagle po prostu kilka tematów, kilku mówców, a jednak po prostu jesteśmy w takim, w tym samym miejscu, w tym samym jakby temacie? A dlatego, że Duch Święty jest wciąż ten sam. Amen. I chcę wam powiedzieć, że pamiętam, jak tutaj wyszedł Michał i dzielił się takim, że idziemy na wyższy poziom, na wyższy level. Idziemy wyżej i mówił o takiej wadze intencjonalnego działania i pracy nad sobą. Później ja tu przyszedłem i mówiłem, że radość w Panu jest naszą siłą. Radość w Panu jest naszą siłą. To jest coś, co powinno być ciągłym motorem naszym wewnętrznym. Ale wiecie, radość to nie jest tylko dar. Radość to jest dar połączony z naszą pracą nad samym sobą. Nie może być człowiek radosny, mając tylko dar radości. Można dostać dar radości, ale jeśli nie masz odpowiedzialności, to tak jakbyś lał wodę do durszlaka. Ktoś wie, co to durszlak? Dobrze, bo już mi się bałem, że wyciągnąłem to skądś tam. Z lamusa. Więc tak jakbyś lał wodę do dziurawego naczynia. I jest dar, ale woda ucieka. I przyszła też moja żona, która mówi, słuchajcie, musimy dorosnąć. I powiedziała tutaj w ostatnim tygodniu kazanie dorastamy. To było dobre, to co ona tam mówiła tydzień temu? Wspaniale. Tak mi się wydawało, bo słuchałem na internecie i dla mnie było petarda. No więc chciałem zapytać Kościół. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który nazwałem, mam na to 1,5 godziny. Gratuluję, Wiktoria, książę, jeden pokarm dla zwierzątka, możesz wziąć sobie za dar. Dobrze. Nazwałem, to nie jest miłe, co mówisz. To nie jest miłe, co mówisz. O czym ja tu dzisiaj będę mówił? Wiecie, możemy mówić o radości. Możemy mówić o poczuciu spełnienia, ale co z tego, jak wracasz gdzieś, idziesz w jakieś miejsce i nagle ktoś coś ci powie, co nie jest miłe, powie ci uwagę, powie ci być może jakąś krytykę, przyjdzie z jakąś korektą, a przecież to nie jest miłe. Ha. I to jest takie trudne, a mieliśmy się radować. A wspólnota miała być takim miejscem dla mnie, w którym wszyscy mnie tylko będą wzmacniać przez pozytywne słowo. I będą mówić mi, co dobre, tego będą się trzymać, a co złe, nie wypowiedzą. Amen? Okazuje się jednak, że krytyka jest częścią naszego życia. Dlatego chcę dzisiaj mówić o odporności emocjonalnej na krytykę. Co wy na to? Yeah! Ale temat. Nie są takie popularne tematy, ale jest ważny. Przeczytamy fragment, właściwie małą historię. Ona się znajduje w pierwszej królewskiej 21 i zaczniemy od pierwszego wersetu. Popatrzcie, co tu jest napisane. A po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Wydarzenia, które były tutaj, nie są w tej chwili bardzo istotne, ale ta sprawa, która miała miejsce. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. Więc mamy króla Samarii i był Nabot. I rzekł Achab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie ten ogród warzywny, tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu, a ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Więc mamy tu Achaba, króla, który przychodzi do Nabota, właściciela winnicy, która mu się bardzo spodobała i jak to Żyd chce dobić interesu. Więc proponuje mu, żeby mu odstąpił w zamian, taka barterowa, mam dwie propozycje, dam ci jeszcze lepszą ziemię, lepszą winnicę niż ta,
bo ta jest blisko pałacu, ja chcę mieć ją bardzo blisko, a albo jak nie chcesz winnicy, to dam ci naprawdę dobre pieniądze za nie. Oferował dobrego deala. I co się wydarzyło? To, co nie przewidział król Achab, to to, że ta ziemia miała wyższą wartość niż pieniądze dla Nabota. I brzmi dalej to tak. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi. Niech mnie Pan ustrzeże, abym cię miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk. Nabot mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Bardzo ciekawa historia, dlatego że tutaj mamy Nabota, który okazało się, że ta ziemia była dużo bardziej wartościowa, bo to było takie dziedzictwo. To było z dziada, pradziada, to było miejsce, winnica. Ona ma wartość większą niż pieniądze, rodzinną, sentymentalną i wiele, wiele różnych takich rzeczy. W każdym bądź razie doszedł do miejsca, w którym musiał odpowiedzieć nie i że nie sprzeda za żadne pieniądze, ani za żadną lepszą winnicę, nie sprzeda tej winnicy. I nagle Achab, król Izraela, miksuje w sobie dwie emocje. Jedna to jest smutek, żal, a druga to jest gniew. Ten smutek, żal, gniew doprowadził go do takiego miejsca, że osłabł. Tak mocno osłabł, że się położył na swoim łożu, odwrócił się do ściany i nie przyjmował posiłku. Nie dostał po prostu tego, co bardzo chciał. Być może rozpaczał o tym. Być może mówił sobie, że życie jest niesprawiedliwe. Że świat jest niesprawiedliwy. No i kiedy tak sobie rozpaczał, zobaczcie werset 5. A gdy przyszła do niego Jezabel, jego żona zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej. Rozmawiałem z Nabotem, Izraelczykiem i rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę, a on na to nie odstąpię ci mojej winnicy. Więc właściwie dobrze mieć żonę. Dobrze mieć żonę albo męża, albo jakiś przyjaciół, bo człowiek jak jest w takich emocjach, może sobie spuścić trochę tych powietrza z siebie, nie? Wiecie, jak jest komu wyżalić się, to jest naprawdę wielka ulga. Naprawdę wielka ulga. No więc on się wyżalił, ale problem polega na tym, że w momencie, kiedy on się tak wyżalił swojej żonie, ona nie była uczestnikiem tej całej sytuacji. Zobaczcie, tam nie ma mowy, dlaczego ten Nabot nie chce mu dać tej winnicy. Tam nie ma mowy o tym, że przecież on nie miał personalnych żadnych uwag do niego. Tak? A jednak ta żona przyjmuje pewną postawę, w której od razu zakłada, że Nabot jest zły. To Nabot jest zły, bo mój mężuś płacze. Czy to jest okej, że ja idę w tym kierunku? Ale się będzie dzisiaj działo. Jak macie półtorej godziny, to będzie dobrze. Słuchajcie, i Izabel, jego żona, w 7 wersecie czytamy, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Ja. Widzicie, Ab nie dostrzymał tego, co chciał. Zaraził swoimi emocjami, swoją rozżaleniem wymieszanym z gniewem, jakąś depresyjną postawą. Zaraził żonę, która się nie zainteresowała tym, o co tak naprawdę chodziło Nabotowi, ale zainteresowała się jednym. To nie jest tylko niesprzedanie winnicy. To jest obraza, bo on tym gestem podważył twój autorytet króla. On tą odmową podważył to, kim ty jesteś. A chcę ci powiedzieć, nie becz. Wstawaj. Ja ci oddam, dam tą winnicę. I potem, nie będziemy czytać tej historii, ale powiem wam, ona to załatwiła w sposób fantastyczny. Po prostu doprowadziła do śmierci Nabota.
przedsiębiorcza kobieta. Zabiła go i zagarnęła sobie tą winnicę. On jako król mógł ją po prostu wejść. Więc jego reakcja, Achaba, była bardzo emocjonalna. Popadł w gniew, przeplatany smutkiem, osłabł i zachował się, jakby miał depresję. I gdzie jest problem? Kiedy, w jakim miejscu pojawia się problem? Otóż okazuje się, że emocje, i ja to po prostu przerozmawiałem z niejedną osobą, emocje w ogóle nie są złe. Chcę wam powiedzieć, że ale on był zły i gniewny. Wiecie, ani i smutny i gniewny, ani smutek nie jest złą emocją, ani gniew nie jest złą emocją. Też niekoniecznie jest dobrą, po prostu jest sygnałem. Nasze emocje są naszymi sygnałami, które tak naprawdę niosą coś zawsze prawdziwego o nas samych. Czy wiedziałeś, że twoje emocje zawsze niosą coś prawdziwego o tobie samym, a prawie zawsze kłamią o innych? Ale to było to, ale teraz to było dobre. Jejku, ja sobie tego nie zapisałem, wyskoczyło. Więc one zawsze mówią coś prawdziwego o tobie, a prawie zawsze kłamią o innych. Więc emocje są jakąś niewiarygodną okazją. Jest niewiarygodną okazją, dlatego że zdrowe podejście do burzy emocjonalnej. Czy ktoś kiedyś przeżył taką burzę emocjonalną? Ktoś źle coś powiedział i tak z ludźmi się starłeś kiedyś? Tak? Czyli jesteś w kościele, tak jesteś. Jesteś w rodzinie, wychodzisz z domu do pracy, rozumiem, też jesteś w pracy czasami. Okej. Tam, gdzie są ludzie, tam będą się działy różne rzeczy i wiele powodów do burz emocjonalnych, do tego, żeby to pachnęło coś w nas. I wiecie, możemy sobie naśpiewać, bądź radosny, możemy rozłożyć ręce, przyjąć radość od Pana jako dar, ale jako nasz durszlak spowoduje, że wypłynie to wszystko z nas już przy poniedziałku nad ranem. Nawet kawa tego nie nadrobi, sporadna. I nagle zderzamy się z ludźmi i mamy tą całą burzę emocjonalną. Okazuje się, że burza emocjonalna może nas, przy zdrowym podejściu do niej, może jest okazją, bo może nas doprowadzić do zdrowych owoców. Powiedziałeś owoców? Tak, mówię owoców. Okazuje się, że te emocje, nawet te, które nam się wydają tak negatywne, one mogą nas doprowadzić do wspaniałych owoców i przemienionego życia. Amen. Dziękuję za trzy amen. Wierzę, że do was mówię w takim bądź razie. Natomiast niezdrowe podejście... Aha, i jeszcze, słuchajcie, zdrowe podejście do burzy emocjonalnej nie tylko może nas doprowadzić do zdrowych rezultatów, ale zdrowe podejście do burzy emocjonalnej przyciągnie zdrowych ludzi, którzy nam pomogą. O, to jest też dobre, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Naprawdę godne zapisania. Natomiast niezdrowe... dziękuję ci, że żono powiedziałaś, że jako klaski takie to lepiej nie robić. No, ale, bo teraz była burza. O klasku. Niezdrowe podejście przyniesie złe skutki i zaprosi w niewłaściwy sposób osoby trzecie. Myślę, że gubimy, co mówię. Ale powtórzę jeszcze raz. Niezdrowe podejście do twoich emocji przyniesie złe skutki dla ciebie, ale również zaprosi w zły sposób osoby trzecie, tak jak w przypadku Achaba zaprosił swoją żonę do tego. Czy zauważyłeś to, że kiedy małżonek jakiś przeżyje coś, zderzenie z kimkolwiek, w jakikolwiek sposób, w kościele, w pracy, w rodzinie, gdziekolwiek, wraca do domu, dzieli się ze swoją współmałżonką, na przykład żoną, tak jak tutaj w tym przypadku, i żona, ponieważ ślubowała na konwiercie ślubnym, powiedziała, kiedy cię skrytykują, zawsze będę stała po twojej stronie. Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy święci. Ale tego nie ślubowaliśmy. Mało tego, nasi cudowni przyjaciele... Wiecie, kiedy przyjaciel płacze, to dotyka serca. Ile was to wierzy? Wiecie, kiedy ktoś płacze,
to naprawdę dotyka serca, bo mamy serca takie pasterskie i w związku z tym, jak ktoś płacze, to chcemy go tak pocieszyć i stajemy się w pewnym sensie, w pewnym momencie, nawet przekraczamy pewne granice i zaczynamy być takim niewłaściwym wsparciem, ponieważ pamiętacie, niewłaściwe podejście do emocji przyprowadzi niewłaściwe osoby trzecie, ale zdrowe podejście do emocji przyprowadzi ciebie do właściwych osób, które ci pomogą. Jakoś to zawsze tak działa, że ta intencja jest fundamentem, jakie te osoby staną przy tobie. Niezwykle rzadko jest tak, że przychodzisz się do wszystkich użalać na kogoś, bo cię ktoś dotknął i trafiasz na kogoś, który mówi: hej, słuchaj, to trzeba uzdrowić. Pogadajmy z tą sprawą, idź tutaj do tej osoby, porozmawiaj. A co te emocje myślisz, mówią o tobie? Jak myślisz? Ojejku, powiedz komuś, kto płacze. A co ten płacz mówi o tobie? Jak myślisz? Oj, 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 nie wchodź w to. Chociaż może powinniśmy. Dobrze. Skoro tak jest, to wejdźmy w to głębiej. Możemy? Mamy jeszcze godzinę. Nie, ja dopiero 15 minut mówię. Chcemy się tym zająć, czy nie? Ja muszę mieć wasze wsparcie, bo Kościół to ludzie. Amen. Więc pierwszą rzeczą zrobimy tak. Jaką masz postawę w swoim osobistym życiu? Podam trzy postawy. Jaką masz postawę, kiedy jest wypowiadana krytyka względem ciebie? Pierwsza postawa to jest tak. Ze mną jest okej. To jest pierwsza postawa. I jest krytyka. Wyobraź sobie, ty mówisz tak. Ze mną jest okej, a ty do mnie krytykujesz. Albo mam drugą postawę. Jestem beznadziejny. To jest druga postawa. Jestem beznadziejny. Wyobraź sobie, ktoś mnie krytykuje. Jestem beznadziejny. A teraz wiem, że jestem jeszcze bardziej beznadziejny. I trzecia postawa. Jesteście gotowi na trzecią? To jest postawa pod tytułem jestem w procesie. Co to znaczy, że jestem w procesie? To znaczy, że ja już mam pewną świadomość swoich dobrych cech. Już wiem, że nie jest tak bardzo źle ze mną. Jestem dzieckiem Boga, mam pewne fajne rzeczy ukształtowane, ale również mam świadomość swoich słabszych obszarów życia. Więc wiem, że jestem w procesie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, w jaki sposób my sobie będziemy radzić z krytyką, zależy od tego początku. Kim jesteś? Jeżeli jesteś okej, to się nazywa po biblijnie pycha. Jeżeli zawsze w każdej sytuacji jesteś okej, to jest pycha. Jeżeli jesteś w każdej sytuacji i mówisz, jesteś beznadziejny, to jest pycha. O, myślałem, że powiesz pokora, nie? To nie ma nic wspólnego z pokorą. To jest pycha zaawansowana. To jest pycha, w której znalazłem źródło mojego pokarmu. Ono się nazywa jestem ofiarą. Nie śpiewaliśmy dzisiaj ześli deszcz. Deszcz niech odejdzie stąd w imieniu Jezusa. Amen. Widzicie, człowiek jest ograniczony. Mózg przeskoczył i już, gdzie jest? Więc pokorą jest nie nazwanie siebie beznadziejnym, ponieważ Biblia ciebie tak nie nazywa, że jesteś beznadziejnym i do niczego. Biblia nazywa ciebie dzieckiem Bożym, więc nie jesteś beznadziejny i nieprzyjęcie faktu, który Biblia, Bóg o tobie mówi, jest pychą. Natomiast świadomość, że mam dobre rzeczy w moim życiu i świadomość, że są słabości w moim życiu, jest tak naprawdę pewnego rodzaju już poziomem dojrzałości, gotowości do budowania życia. Więc jeżeli mamy
Kiedy jesteśmy na zasadzie okej, to chcę wam powiedzieć, co się dzieje. Może mogę was sprawdzić takim papierkiem lakmusowym. Nikogo nie będziemy wyciągać. Okej, tu, beznadziejni tu, a ci w procesie tu. Nie zrobimy tak. Ale niech każdy z was zada sobie pewne pytania. Jeśli jesteś okej zawsze w każdej sytuacji, to prawdopodobnie masz coś takiego, co to nazwałem, to jest moja autorska nazwa, więc nie szukajcie tego za wiele. Wymówka skrajności. Wymówka skrajności. Czyli kiedy dotknę jakiejś twojej postawy, to ty będziesz szukał skrajności inne, która jest inna niż ty. I to takiej skrajności, sobie przeczytam, żeby to... Szukam ekstremalnie skrajnie innej osoby, której negatywnie funkcjonuje, aby wytłumaczyć siebie dzisiaj tu. Czyli przykład. Jestem introwertykiem, zamkniętym w sobie. Ciągle jestem zamknięty w sobie. I wiecie, ilu z was wie, że to jest problem? To nie jest błogosławieństwo. Ja z tym ciągle walczę, bo ciągle słyszę, że ekstrawertyk to jest nienormalny. A introwertyk to taki dobry człowiek. W Polsce tak, jak zamkniesz się i nic nie powiesz, to w sumie dobrze. A prawda jest taka, że to nie jest dobrze. Więc człowiek, który jest taki, ktoś przyjdzie, słuchaj, ty musisz trochę siebie dać, trochę musisz wyjść z siebie. To ty powiesz, no, ja znam tego, na scenach stoi, ekstrawertyka, dziękuję. Szukam kogoś skrajnie. Jeżeli ktoś jest zamknięty na Ducha Świętego na przykład i mówimy mu, musisz otworzyć się na Ducha Świętego, to on będzie przeglądał internet za zwariowanymi charyzmatykami, żeby mieć poparcie, dlaczego nie iść za Duchem Świętym. Łapiemy? Amen. Więc to jest osoba, która zawsze powie ktoś tu, a ona powie, tamten? A tamten? A co z tym? Albo do tego mówiącego, a ty co? A to. Macie rozmowy małżeńskie, tak? Wiecie, o czym mowa. To jest postawa, jestem okej. Chcę ci powiedzieć, że tak wiele ludzi jest w tej postawie, jestem okej. I druga postawa, która jest beznadziejna, ona ma wymówkę słabej konstrukcji. Też to wymyśliłem, także trzeba zapisać, bo tu nie znajdziesz. Wymówka słabej konstrukcji to jest coś takiego. Taki jestem. No po prostu taki jestem. My mówimy, ale nie możesz tak siebie oskarżać i tak dalej. Ja wiem, że może po tobie to spływa. To jest takie ukryte dziadostwo, słuchajcie. To jest ukryte dziadostwo. Ktoś powie, dlaczego? Dlatego, że ja tu będę, mówiąc tak, jestem beznadziejny, ale nie powinieneś przejmować się tym gadaniem. Ja wiem, że po tobie to spływa. Po pierwsze już zaczynam oceniać. Jestem beznadziejny, ale oceniam kogoś, myśląc, że po kimś to spływa, a nie przepracował tego. A może on też był w miejscu, jestem beznadziejny. Pamiętam, jak ja byłem w klasie podstawowej i wzywano Piątkowski do tablicy. Jak ja usłyszałem Piątkowski do tablicy, to świat się walił. I to nie dlatego, że nie umiałem, bo byłem całkiem inteligentnym dzieckiem. Tylko dlatego, że ja miałem wyjść przed wszystkich ludzi, rozumiecie? Ja się trząsłem. Ja znałem odpowiedź, a jej nie mówiłem, bo byłem sparaliżowany, byłem taki beznadziejny. A jak zaczynałem mówić, to zaczynałem się jąkać, a dzieci się zaczynały śmiać. I to nie dlatego, że dowcip powiedziałem, tylko ze mnie się zaczęły śmiać. Więc wychodziłem ze szkoły zdruzgotany. I kiedy spotkałem Boga w swoim życiu w 16 roku mojego życia, ten proces się rozpoczął i uwierzcie mi, on trwał trochę. I tam było wiele bólu, cierpienia, decyzji, właściwego nawigowania emocjami,
Więc coś przepracowałem, a tak często, uwierzcie mi, słyszę, że ludzie mówią, że a, ty masz jakiś taki duży dystans do tego wszystkiego. Po tobie to chyba spływa. Nie rozumiesz. Znaczy, najgorsze jest to, że zostaniesz w jednym miejscu na bardzo wiele lat, jeśli przyjmiesz postawę tak zwanej słabej konstrukcji, a innej silnej konstrukcji. O, ty jesteś taki silny, bo się taki urodziłeś. Nikt się taki nie urodził. Wszyscy startowaliśmy z podobnego poziomu. Ale ty nie przeżyłeś to, co ja. Wiecie, nie możemy się licytować ani porównywać w tym wymiarze, dlatego że Bóg nas zna, wprowadził nas na drogę i zachęca nas do zmiany i nie czeka na nasze wymówki, ale czeka na naszą gotowość. Gdy jestem świadomy procesu, to jest dobre. Świadomy, że mam mocne strony i słabe strony, krytyka staje się dla mnie okazją. Krytyka staje się dla mnie okazją. Właściwie to jest niezdrowo nie mieć krytyki. To jest okazja, to jest szlifowanie, do szlifowania swojej tożsamości, osobowości, charakteru, stawania się dojrzałym, a emocje są dla mnie silnymi wskazówkami na mój temat. Nie biorę leków na uśmierzenie emocji, ponieważ zaczynam się uczyć, jak nimi nawigować. Słuchajcie dobrze, tego psycholog wam nie powie. Krytyka w życiu to jest pakiet życia. Taka osoba, która zaczyna nawigować tym, staje się szybko dojrzała i nie przyjmuje każdej krytyki bezkrytycznie, ale też jej nie lekceważy, ponieważ zaczyna rozróżniać, kiedy ma wartość tożsamości, a kiedy ma wyparcie. Ojejku, to nie wiem, czy za trudne to może być. Ale wytłumaczę. Tożsamość to jest to, kim jesteś i tam, to kim jesteś w Chrystusie, to, co masz wypracowane, to, co masz właściwe. Czasami ludzie będą też chcieli to skrytykować. Samego Jezusa krytykowali, mówiąc, że jest synem Belzebuba. Ale i on nie przyjął. O, tak myślicie o mnie, pomyślę nad tym, zastanowię się, czy jestem synem Belzebuba. Nie. On powiedział, ja palcem Bożym wypędzam demony, więc jestem Synem Bożym. Zaklaskajmy dla Jezusa, Syna Bożego. Amen. Więc on miał mocną tożsamość. I tam, gdzie mamy mocną tożsamość, nie mamy prawa tego naruszać. Nawet jakby nam nieprawdopodobnie kto powiedział, to i tak nie to, co ta osoba powiedziała, ale to, co ja z tym zrobię w sobie, jest istotą. I są momenty, w którym powiesz, i to jest zdrowe, że nie jestem kimś takim, jak mówisz. Ale to można bardzo szybko pomylić z tak zwanym wyparciem. Gdzie zaczyna mówić, nie jestem takim, kim mówisz, kiedy właśnie jestem. I co teraz? No co teraz? No teraz to, że życie nie jest takie proste. Uczucia nie są kwestią takiej prostoty, tylko są odpowiedzialności. Dlatego mam cały czas z tyłu głowy, czy to jest dobre na ten moment. Na tę deszczową niedzielę, aby dotknąć właśnie takich obszarów. Ale mnie się wydaje, że to jest genialne. Dlatego, że musimy nauczyć się funkcjonować z czymś takim, ponieważ inaczej diabeł zniszczy nasze życie. No dobrze, to w takim bądź razie mogę wejść w kazanie, jak już wprowadziłem coś. Krytyka to jest pakiet życia. Zawsze będziesz krytykowany, a na pewno służby. Jak cokolwiek robisz,
Cokolwiek robisz, pracy to też, wszędzie po prostu zawsze jest obecna krytyka. Więc jak sobie z tym radzić? Jak z tym funkcjonować? Pomóc wam? Pomóc sobie? Pomóc nam wszystkim? To jedziemy. Duchu Święty, proszę Cię, pomóż nam teraz zrozumieć i daj nam objawienie, jak w tym funkcjonować w imieniu Jezusa. Pierwsza rzecz, zanim zaczniemy w ogóle mówić o szczegółach, to jest pytanie, które musisz sobie postawić. Kim jest osoba, która mnie krytykuje? Kim jest osoba, która mnie krytykuje? To jest bardzo ważne pytanie. Więc kim jest ta osoba? Ta osoba może reprezentować dwie z dwóch rodzajów ludzi. Pierwsza rodzaj ludzi to są osoby obce. Znajdziesz ich dużo na Facebooku. Nawet wśród swoich znajomych. Bo chciało się mieć ich dużo. Dawaj, zaprasza cię. A potem wydajesz jakiś post, czujesz się świetnie. Jesteś w fantastycznym kościele. Ty w fantastycznym kościele, ty w zwiedzionym tam, tego, tu. Jesteś na wakacjach. Ludzie ciężko harują, a ty na wakacje zabierzesz. I komentują. I to publicznie chcą komentować ciebie. Ja odkryłem jedną rzecz. Kiedy robię relacje, bo robię relacje, zauważyliście, że robię relacje. Kiedy robię relacje, nikt nie komentuje tych relacji. Znaczy, bardzo rzadko kto komentuje te relacje. Dlaczego? Bo one mi wskakują na wiadomość prywatną. A kiedy to samo wpisuję na post, to nagle tylu aktywnych tam. I sobie pomyślałem, jejku, jak niewiele ludzi chce mi osobiście powiedzieć coś, jeśli ma uwagę. A tak wiele chce mi coś osobiście powiedzieć przy wszystkich. Zauważyliście to, czy nie? No ja to zauważyłem, bo jestem w takim miejscu, że łatwo mi to zauważyć. Więc jeżeli to jest osoba obca, to co, czy to można zlekceważyć, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Co mogę z tym zrobić? Mogę pójść do osoby bliskiej, ale uwaga. Nie po to, żeby tak jak do osoby bliskiej poszedł Achab, tylko spróbować w zdrowy sposób usłyszeć, czy w tym dźwięku, które zostało wypowiedziane przez obcą osobę, jest coś prawdziwego, co ty uważasz, jako moja osoba bliska, że jest, jeżeli mam taką wątpliwość. I teraz uwaga, jeżeli bliskie osoby, które są wokół ciebie, a budujesz przecież zdrowe relacje, przecież nie masz toksycznych relacji, prawda? No. Jak zdrowe relacje budujesz, to te osoby ci powiedzą na przykład, tak, jest sens nad czymś tu popracować. I myślisz, Albo powiedzą ci, daj spokój, to w ogóle nie jest o tobie. I wiecie, co robicie? Zamykacie temat i więcej do niego nie wracacie. Nie interesuje was to. Nie interesuje was to. Tam ktoś kiedyś pisał o czymś tam, to znaczy o kimś tam, to znaczy, że o mnie. Ja kiedyś to czytałem, nie spałem. Wiecie, dyskutowałem w sobie, toczyłem wewnętrzne boje, odpowiadałem wewnątrz. Chociaż ta osoba nic nie słyszała, ale ja z nią dyskutowałem przez całą noc. Ona mi się śniła jako worek treningowy, więc ją uderzałem. Ale kiedy sobie zdałem sprawę, że ona nic o mnie nie wie, a ta krytyka jest nieuprawniona i krzywdząca i nieprawdziwa, już więcej nigdy tam nie zaglądnęłem. Nawet jak ludzie przychodzą i mówią, czy czytałeś, słyszałeś, czytałeś? Ja mówię, nie czytałem. Nie interesuje cię to? Nie. Dlaczego? Bo to nie o mnie. To bardziej o nim, co pisze o mnie, niż o mnie. Jesteście ze mną? Halleluja. Dobrze. To mamy osobę bliską. Druga grupa może być to osoby bliskie. I uwaga, tutaj jest bardzo ważna rzecz. To jest proste w ogóle to, co będę mówię. Naprawdę to jest proste. Czy
Kto to jest, co mówi? Obcy, bliski. Obcy to czy bliski potwierdza, nie potwierdza, to cześć, pa. Teraz mówi bliski. Jak mówi bliski, to znowu ma dwa wyjścia. Uwaga, osoba bliska może się tak okazać, że powie ci coś krytycznego i będzie miała rację. Naprawdę. Może się tak okazać. Tak. A może się również okazać, to jest drugie rozwiązanie, że nie ma racji. Jedno i drugie może zrobić ta sama bliska osoba. Wiedziałeś o tym? To jedno tak, ale to drugie nie widziałem. Też może mieć rację. I też może jej nie mieć. I teraz dlatego, że może mieć i nie mieć tej racji, to my musimy to przeanalizować w sobie. Nie możemy po prostu przejść obojętnie. Jeżeli to mówi ktoś bliski naszemu życiu, nie możemy przejść obojętnie, albo ktoś w autorytecie w naszym życiu, albo ktoś. Nie możemy przejść obojętnie. Dlaczego? Dlatego, że może mieć rację. Albo może nie mieć racji, ja przyjmę coś w niewłaściwy sposób. Więc muszę to przeanalizować. Problem jednak polega na tym, że właśnie już w tym momencie w większości z nas włączają się emocje. Jak on mógł tak powiedzieć? Dlaczego on mi to powiedział? Czemu to on właśnie... Włączają się emocje. Pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, że emocje nie są złe, ale emocje o czymś mówią, więc trzeba sobie z tym poradzić, a ponieważ one się włączają i nie panujemy nad tym, nie umiemy w tym nawigować, to już nie analizujemy w zdrowy sposób. Tak naprawdę już w ogóle nie potrafimy analizować i najczęściej wyciągamy niewłaściwe wnioski, dlatego zawsze wtedy przegrywamy. Czyli coś, co przyszło jako okazja. Bo zaraz wam pokażę, że okazją jest również krytyka nieprawdziwa. Dla każdego z nas okazją jest również krytyka nieprawdziwa. Coś, co przyszło jako okazja, prawdziwa lub nieprawdziwa krytyka, zamiast w tym wygrać, my przegrywamy, ponieważ nie umiemy funkcjonować w emocjach, niezależnie od pozycji, którą mamy. Czy jesteś dzieckiem w domu, czy rodzicem w domu? Czy jesteś kimś, kto dopiero przyszedł do kościoła, czy jakimś liderem? Lider to już umie nawigować. To nie tu, to... No, dobra. Gdzieś indziej. Więc jak radzić sobie w momentach krytyki? Mogę spróbować odpowiedzieć? Pierwsza rzecz. Nie zaczynamy analizy krytyki, zanim nie zapanujemy nad emocjami. Wiecie, jedną z ulg dla emocji jest ta niezdrowa analiza, gdzie się wciąż nakręcam jak rozkręcający zegarek. Już się prawie rozkręciłem, ale znowu się nakręciłem. Ponieważ gniew nie jest dobrą podpowiedzią o tym, co ktoś powiedział, gniew sygnalizuje tylko, że ja nie byłem gotowy na to, albo jest mi trudno to przyjąć, ale to jeszcze nie jest analiza. Nie możesz analizować, tylko ktoś powiedział. Musisz najpierw zadać sobie pytanie, czemu to tak wywołało burzę w tobie? O co tu chodzi? Czyli takie proste, co ze mną jest nie tak? Jak to ze mną? Przecież to nie ja przyszedłem się skrytykować, tylko przyszedł jakiś gość, który mnie skrytykował. Przyszła żona i mi powiedziała, naprawdę mogłoby się być inny. No i po prostu boli, więc tak łatwo nam się nakręcić na nowo. Ale w tym momencie jedyne, co potrzebujemy, jesteśmy nakręceni. Jesteśmy w tym momencie. Właśnie gdzie ktoś powiedział coś ten, a ty tam... To musisz pierwszą rzecz najpierw zdać sobie sprawę z tego, że tak reagujesz. A, to tak reaguje. A, tak mnie krew zalewa. A, to tak to wygląda. Więc zdaję sobie sprawę, że tak reagujemy.
i dać sobie trochę przestrzeni na emocje. Ale najlepiej idź się schowaj do piwnicy. Ale dać, wiecie, tego w ogóle nie umiemy. Nie umiemy dawać w ogóle przestrzeni na emocje, nawet w innych obszarach też. Na przykład ktoś nam umrze, robimy pogrzeb i ponieważ nas nauczono, że, my że emocje są złe, to my się denerwujemy nawet na smutek, który przychodzi i nie dajemy sobie prawa do żałoby. Bo my jesteśmy wierzący. On jest w niebie. W niebie jest. W niebie jest. Nie, masz prawo sobie popłakać. Masz prawo przeżyć swój świat emocjonalny. To jest dar od Boga po to, żebyś miał właściwą i zdrową kontemplację nad sytuacją, która się wydarzyła. Pod warunkiem, i tutaj jest, czekaj, bo już zaraz dochodzę do tego warunku. Tak, jest warunek. Czyli mam takie emocje, daję sobie do nich prawa, ale nie mogę wziąć tych emocji, powiązać z osobą, która przyszła z krytyką. Pamiętacie, emocje nie mówią o tej osobie. Emocje mówią o mnie. Jak ja reaguję na emocje, na krytykę. Złe emocje nie mówią, że ta osoba jest zła. Złe, to nie jest dowód na to. Dlaczego pan uważa, że to bandyta? Bo tak czuje. No nie, twoje uczucia nie mówią o nikim innym, one mówią o tobie. One trafiają na twoją pole, na twoją ziemię. Więc nie umieszczam tych emocji w tej drugiej osobie, zostaję z nimi i zadaję sobie pytanie, co one mówią o mnie, tak? I ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taki wstęp do poradzenia sobie z tym wszystkim, bo ilu z was wie, że jeszcze sobie nie radzę. Ja tu już wiem, że to mówi o mnie, no i co z tego, że to mówi o mnie? Jak ta krytyka jest taka raniąca, taka przykra. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby radzić sobie z emocjami, przez tak zwaną fałszywą ulgę, że ocenię tą osobę, która przyszła z krytyką. Wtedy jest tak łatwo powiedzieć, że ta osoba przyszła z niewłaściwych motywów, a może się okazać, że w ogóle nie przyszła z niewłaściwych motywów, tylko przyszła ze świętych, niepokalanych motywów, które Bóg przysłał do ciebie, ponieważ ciebie tak kocha, i znalazło się dwójka, znalazł się Bóg, który ciebie kocha i znalazła się osoba, która cię na tyle kocha, że odważy położyć na szali swoją relację, żebyś nie umarł. Tylko nie jest to kompatybilne z twoimi emocjonalnymi oczekiwaniami. Dojrzewamy, taka jest seria. Seria się nazywa Dojrzewamy. Jeśli użyję z tych emocji, które mnie dotknęły o mnie, bo i ktoś o mnie powiedział, aby ocenić tą drugą osobę, przegrywam relację, a mogłem ją wygrać właśnie. A stoję na progu zwycięstwa w relacji. Stoję na progu prawdziwej relacji. Nie smoltokowej relacji, ale głębi. Bo głębia przyzywa głębie. Przyjaciele, my nie mamy po kolejnych 15-20 lat, żeby budować kolejne relacje, nowe zupełnie, przez kolejnych 15-20 lat, żeby dojść do miejsca, w którym znowu moje emocje powiedzą mi, że nieważne, co na mój temat powiesz, czy jestem gruby, czy chudy, czy piękny, czy brzydki, po prostu źle reaguję na coś, co nie oczekuję. Ale się cicho zrobiło, deszcz przestał padać. I...
Dobrze, jak przeanalizować siebie, bo już pozwoliłem sobie na te emocje, już wysłowiłem sobie, że muszę tu sprawdzić coś ze sobą. Muszę tu na to popatrzeć. Muszę zadawać sobie jedno bardzo ważne pytanie nieustannie. Nieustannie. I potrzebujecie to naprawdę zapisać. Wszędzie. Nie tylko w komórce, ale powinniście to zapisać na lodówce, na lustrze w łazience, na lustrze w przedpokoju i na suficie w sypialni. A brzmi ono tak. Dlaczego tak reaguję? Dlaczego tak reaguję? Chcę wam powiedzieć, że każda osoba, która w szczery sposób zada sobie pytanie w momencie tego gniewu, tych emocji, kiedy szczerze, każda osoba jest na drodze uzdrowienia, która po prostu zada właściwe pytanie we właściwym czasie. Dlaczego tak reaguję? Dlaczego? Nie musisz dodawać, co jest ze mną nie tak. Po prostu zadaj proste pytanie. Dlaczego tak reaguję? Zadawaj to pytanie Bogu na swojej modlitwie. Zadawaj to pytanie swoim przyjaciołom, bliskim, mentorom, ojcom duchowym. Zadawaj je sobie, zadawaj je Bogu, zadawaj je bliskim, właściwym ludziom. Dlaczego tak reaguję? Boże, nie chcę tak reagować. Ponieważ nigdy nic się nie dowiem właściwego, dobrego na mój temat, ponieważ będę słyszał tylko pochwały, bo ludzie, którzy będą musieli być ze mną, muszą się zdecydować na same pochwały, bo jeśli zdecydujesz się na krytykę, to właśnie kończymy relację. I wiecie, ja wiem, co się włącza, czuję to w duchu, że ktoś mówi, a jak jest krytykanstwo? Tak, jest krytykanstwo, ale o nim nie mówimy. Nawet krytykanstwo, czyli coś absolutnie nieprawdziwego, tak jak już powiedziałem, no właściwie mówimy o tym, bo ja już to powiedziałem, że też jest szansą dla nas, ponieważ odporność na krytykanstwo jest niezwykle wysokim poziomem dojrzałości. A co jeśli po szerszej analizie tego, co przyszedł z krytyką, dojdę do wniosku, że krytyka nie ma racji? Otóż, przeczytam teraz fragment takiej sytuacji. Kiedy krytyka nie miała racji i reakcja osoby, zdrowa reakcja osoby, kiedy krytyka nie miała racji. Chcemy taki fragment? 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, 1-2. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. To jest bardzo ciekawe. Przychodzą z krytyką bliskie osoby, siostra, brat i krytykują swojego brata. I co jest bardzo ciekawe, prawdopodobnie krytykują go publicznie, a niekoniecznie do niego. Dlatego, że to wynika z dalszej go potem części pisma. Ale kończy się ten drugi werset i usłyszał to Pan. Wiecie, kiedy ciebie krytykują w niesłuszny sposób, musisz wiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która to słyszy. Drugą osobą, która to słyszy, jest zawsze Pan. I nagle jest świadectwo Mojżesza. Trzeci werset mówi, Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszy ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan, 4-9, nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam, przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia i wyszli we troje. To jest bardzo ciekawe, kiedy Bóg rozwiązuje czyjś problem, rozwiązuje z tymi osobami, które w tym problemie są. Bóg nie idzie do osób jeszcze innych i opowiada, jak tamci się kłócą. Amen. To też powinno być nie w tym mieście powiedziane prawdopodobnie. A Pan stąpił w supie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów.
Jeśli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu i przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmielacie się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. Mojżesz był szczególnym prorokiem, ponieważ on nie miał widzeń czy snów, które potem musiał interpretować. On miał po prostu bezpośrednie słowo, które to znaczyło, co znaczyło, bez żadnych przenośni. I jeszcze widział właściwą postać Pana. Miał właściwy obraz Boga. Był osobą bezprawnie krytykowaną. Nie można było go w ten sposób skrytykować. A zaledwie, 10 werset, ustąpił obłok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ale największy problem w niezdrowej krytyce ma ten, który krytykuje. I nie dlatego, że ty się na niego zezłościsz. Tu nie mamy w ogóle o Mojżeszu, że on w ogóle coś tam reagował. Nie dlatego, że ty się wściekniesz i ten będzie miał teraz u ciebie. Tylko dlatego, że każde krytyczne słowo w nieuczciwy sposób wypowiedziane jest jak fałszywe świadectwo, które zawsze wraca w konsekwencjach do osoby, która to wypowiedziała. Tak jest z każdym słowem bezpodstawnym. Więc naprawdę uważaj, kiedy wypowiadasz słowa krytyki. Wiecie, ta krytyka to jest też bardzo ciekawa. Oni zarzucali mu, że on ma żonę kuszytkę, wziął sobie nie z Izraela. Więc teoretycznie można by było powiedzieć, przecież oni mieli słuszność. Oni mieli rację. Więc mieli uzasadnienie swojej krytyki, bo wiecie, dlaczego to mówię? Bo co to znaczy niewłaściwa krytyka? My myślimy, że niewłaściwa krytyka to jest wtedy, kiedy nie ma racji. Ona nie miała racji, ale nie dlatego, że była wprost nie miała racji, tylko dlatego, że oni nie mieli prawa do tej krytyki, chociaż dotknęli obszaru ważnego z punktu widzenia prawa, że Izraelita nie może mieć żony poganki. Więc popatrz, niech ci to nie ucieknie. Okazuje się, że nawet jak masz dobry powód, to jeszcze nie jest odpowiedź, że masz do tego prawo. A dlaczego to tak ważne? Dlatego, że trąd to jest wstrętna choroba. Oczywiście, że na nikogo Bóg trądu nie zsyła. I nie ześle na ciebie. Ale w pewnym sensie, w duchowym wymiarze, będziesz chory. To sprowadzi do ciebie problem większy niż ci się wydawało. I popatrzcie dalej. I rzekł Aaron do Mojżesza: ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Wybaczcie, że też się zatrzymałem, że tak zabrudziłem się, że zatrzymam się chwilę. Ale właśnie Bóg stanął przed nimi wszystkimi i oznajmił im, że zrobili źle. Aaronowi i Miriam. Na Miriam przyszedł trąd jako konsekwencja. I Aaron robi w tym momencie, robi w końcu jakąś mądrą rzecz. On zrobił bardzo mądrą rzecz. On mówi: Panie mój, zgadnijcie do kogo? Do Mojżesza. On wie, że to, co on piwa naważył, musi je wypić w taki sposób, że nie pójdzie do Boga: Boże, przepraszam za to, co zrobiłem Mojżeszowi. On idzie do Mojżesza i mówi: Panie mój, żebym nie skłamał. Nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Rzekł Aaron do Mojżesza. On naprawdę chce naprawić rzeczy, ponieważ wypowiedzenie krytyki nie jest takie: o, faktycznie, dobra, myliłem się, sorki.
Nagadałem na twój temat tyle sorki. I teraz zobaczcie, Mojżesz woła do Pana. Jak reaguje Mojżesz na niewłaściwą krytykę? Mojżesz wołał do Pana, mówiąc: o Boże, proszę, uzdrów ją. Jaką Mojżesz ma postawę? Właśnie został skrytykowany i właśnie miał okazję, żeby powiedzieć: Bóg jest ze mną, przeciwko moim wrogom, podskocz jeszcze który, a będziesz po prostu żałował. Nie. Mojżesz jest najskromniejszy na świecie i on, nawet jeśli mu to zrobiło przykrość, on wie, on sobie uświadomił, że największy problem mają krytykanci, a nie on. I że oni teraz mają prawdziwe problemy. I on zaczyna się modlić o uzdrowienie Miriam. Bo ma takie serce. W Starym Testamencie. Dojrzewamy. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc: o Boże, proszę, uzdrów ją. I rzekł Pan do Mojżesza: gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czyż nie wstydziłaby się, nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. To jest niesamowite. Bóg mówi tak: no zaraz, zaraz, to nie może być sorki. To nie może być sorki. Potrzebny jest wstyd trochę. Więc zobaczcie, z jednej strony ją odsuwa na tydzień, aby się powstydziła. Po co to robi? Nie po to, żeby ją ukarać, tylko po to, żebyśmy zrozumieli, jak ważne, jak bardzo krytyczne jest niezdrowe krytykowanie drugiego człowieka. I więc on odsuwa z tego obozu na 7 dni, ale z drugiej strony obóz ją tak kocha, że czeka te 7 dni, aż wróci. Cóż to nie jest piękny, cudowny obraz Królestwa Bożego. Cudo! Więc kiedy jest niewłaściwa krytyka, módl się za tych, którzy cię prześladują i źle o tobie mówić będą. To mówił, powtórzył Jezus. Tak jak Mojżesz, kiedy modlił się o Miriam. A co jeśli jest właściwa? Mam 3 minuty. Co jeśli jest właściwa? Nie mam 3 minut. Boże, przekroczyłem. Dobra. I tak dużo powiedziałem. Poczekamy na następny raz. Ja się zawiesiłem, że ma być pierwsza, a miała być 12:30. Poszło po bandzie. Aleluja, Bóg jest dobry. Cały czas, amen. Ale chcę powiedzieć, że nie powiedziałem nawet godziny całej. Także tutaj plusik. Rzeczywiście 1,5 by się przydało. Aleluja. To jest tak ważny temat, Duchu Święty. Powstańmy może, pomodlimy się razem. Może właśnie potrzebuję kazanie powiedzieć na temat, co jeśli właściwa jest krytyka, a nie tylko przelecieć w parę minut. Ale to jest tak ważny temat, Panie, dlatego że jak mamy funkcjonować, radować, jak ciągle zderzamy się z rzeczami, które są nieprzyjemne dla nas. Ciągle zderzamy się z emocjami, które nie są podobne do radości, są podobne do smutku, do gniewu, do rozpaczy, do frustracji, do tych wszystkich po prostu rzeczy. To jest tak bardzo ważne i dotyczy nas wszystkich, każdego z nas. I my wiemy, że Duchu Święty, że to, co w nas rozpocząłeś, to Ty w nas dokończysz i to dokończysz w cudowny, fantastyczny sposób. Nie musimy się lękać. Czy wiedziałeś, że nie musisz się bać?
Nawet jeżeli czujesz, że to dzisiaj jest obszar, który dotknęło twojego życia i właściwie potrzebujesz tam uzdrowienia i nawet za korektę troszeczkę ci się burzą emocje, kiedy te kazanie wypowiedziałem, bo dotykam właśnie tych obszarów, to chcę ci powiedzieć, że nie musisz się bać, nie musisz się lękać, bo ten, który jest Bogiem, jest wierny, jest kochający, jest prawdziwy i On przyjdzie z odpowiedzią do twojego życia. Absolutnie, przyjdzie z odpowiedzią do twojego życia. Jeśli tylko zadasz sobie pytanie, dlaczego tak reaguję? Czy to może być twoim pytaniem dzisiaj? Dlaczego tak reaguję? Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby reagować inaczej? Ale co moje emocje mówią mi o mnie? Kłamiąc jednocześnie o innych. Co one mówią mi o mnie? Panie, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do mojego życia. Daj mi odpowiedzi, bo chcę dorastać, chcę wskoczyć na wyższy level. Chcę rozwoju w moim życiu. I chcę, żeby moja radość była wynikiem silnej tożsamości w Chrystusie, na którym jest zbudowany silny charakter. Silny charakter oparty na silnej tożsamości. To jest to, czego potrzebujemy. I po prostu rozwalimy ten temat. Dojdziemy do samego sedna i zrobimy to, co trzeba. Zrobimy to, co trzeba, bo nie jesteśmy tutaj, żeby jakoś przeżyć. Jesteśmy tutaj, żeby zrobić to, co trzeba. Tego przyjdź Twoje królestwo. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.